Siemaneczko widzowie, z tej strony Nagielowski i witam was w kolejnym odcinku z Dead Arm, znaczy Zombie Arm 4. Jak widzicie, w tamtym odcinku skończyliśmy, skończyliśmy kanał śmierci i teraz przechodzimy na zupełnie nowy rozdział. Zabójczy eksperyment, zabójcze eksperymenty. No, i tutaj teraz zaczniemy pierwszy rozdział, polowanie na doktora Schweigera. O, tu mamy już jeden wyczyn zrobiony i mamy też, z tym... z pojemnikiem hydraulicznym. Jakieś mamy tu wyzwanie, ale to... Powiem szczerze, to co mi się uda tu znaleźć, to zrobię w razie co poza odcinkiem, poszukam jakichś rzeczy, jakbym czegoś nie znalazł, bo wiesz, może tak se zrobię po prostu, żeby wam też nie pokazać jak od razu wszystkiego, ale zobaczę jak to wyjdzie. Najważniejsze, zobaczymy jak to wyjdzie, bo tak myślę na bieżąco z tymi pomysłami. Ale dobra, zanim zaczniemy misję, to nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę, kliknięciu w dzwoneczek i walnięciu, i tak przyciśnięciu z całej siły przycisk subskrybuj, bo widzę, że na kanale mam 52 subskrypcje i wam się cieszę, widzę, że komuś się coś spodobało i teraz nie zatrzymam się, ja idę do końca z tą serią. Jeszcze nagram dla was 3 darmowe DLC-ki, a potem jak będę mógł, to dokupię resztę DLC-ków. Ale to w swoim czasie. Dobra, więc... Nie przedłużając, zaczynajmy. No a to będziemy bierzemy pierwszy rozdział, polowanie doktora Schweigera. I kontynuuj. Dobra, tu mamy 3 zestawy ulepszeń, to sobie poulepszajmy co możemy. Dobra, no to tu bym ulepszył to, na pewno. Dobra. Jeno tu. Broń, czekaj, co tu? Na drollinga coś mi... Skórka na drollinga. O Boże, to Jezu, kto to pomalował, to nie wiem. Ja... Nie, ale tutaj jakie są skórki? Na 22. Węgiel to jakoś... Węgiel? Od tego domyślnego to się nie różni zbytnio. Strzelba okopowa. Żółta. Ta strzelba okopowa już lepiej powiem wygląda. Tu muszę wyzwania robić niestety. Dobra. Dobra, zobaczmy tu. Ała, moje uszy. A co tu mi się pokazuje? O. Ała, ale mi uszy zabolały teraz, serio, o Jezu. Dobra, ofensywne, co tu nam? Eksperckie opanowanie broni. O, zabij sprzeciwnika używając opanowania broni. A. To się będzie robić samo z siebie. Ile tu mam? Jeszcze trochę muszę zabić przeciwników. A tu? No, już jestem blisko. Dobra. Przedmioty modyfikatorów. Tu się jeszcze nic nie odblokowało, ale dobra. Jeszcze mam 2 ulepszenia, widzowie. To jeszcze bym sobie dał tutaj. Obrażenia dajmy. Żeby mój pistolet coś tam kopał. Porządnie. I tu jeszcze mogę w magazynek dać. A pokaż mi... Może tutaj w snajperkę dałbym przybliżenie większe. Razy 12. Nie no, aż tak daleko to nie walę. Wiecie co? Wezmę sobie w magazynek do pistoletu. No. Na full... Uj, nie ten przycisk. Na full ulepszymy sobie pistolet, potem sobie poekspimy, bo już mam 18 level i wybiorę sobie coś z tych. Teraz na razie sobie po prostu ulepszam i mam... Jej. Mały magazynek i teraz mam jeszcze większy magazynek zrobione. No i super, broń jakoś wygląda. A tutaj co mamy? O, tu już węgiel jakoś wygląda, tylko że to nie będzie mi się pomodować. Żółta wygląda trochę lepiej, powiem szczerze. No dobra widzowie, no to już nie przedłużając, zaczynajmy grę. Ja się wyciszam i... Albo zanim się... Dobra, Dobra, to się załaduje i zaraz się wyciszę, żebyście mogli słuchać cutscenki. Jestem trochę już, ale wreszcie doszliśmy do tego etapu. O, dobra. Ja się już wyciszam. In Venice, you proved that whatever these hellstorms are, they can be shut down. There's another one forming over a resistance black site in Sardinia. Our chief occultist, Ephraim Schweiger, is on the ground gathering data. But we just lost radio over the whole region.
Get in there, secure Schweiger's intel, and then stop that hellstorm. No to jesteśmy, Sardynia. Dobra. Zobaczmy. O, dobra, odpowiadają nam. A cóż, dobra, to pójdźmy. Dobra, jesteśmy. You're too late. Schweiger and his team have left for the base. He said they had to go immediately in order to prepare for the hellstorm. Slow boat ride through Venice, eh? Well, not much we can do about it now. I tried to make him wait. I told him this whole place is swarming with dead. They'll eat you alive. But he wouldn't listen. Dobra, pozbieraj. No dobra, to co? O, boskie granaty. No dobra, zobaczmy. Zobacz, przeczytam sobie, co one robią. Co? A, nie zapisane, co one robią. A przy okazji teraz mam 20-20 amunicji w tym. Dobra, widzowie, no to nie przedłużajmy. Wychodźmy z tego bunkra. To sobie już karabin wezmę. A właśnie chciałem, widzowie, wam powiedzieć, czy ten Schweiger nie przypomina wam może tego z wersji Trilogy? Tak jakoś... Tak sobie zobaczyłem go, mówię... Nie, czekaj, to chyba ten z tej Sniper Elite Trilogy. Ale dobra. Teraz sobie pochodźmy, zobaczmy... O! O, oczywiście. Już wstają. Dobra, załadujmy. Jeszcze zobaczę sobie tu do bunkra. Może tu coś jest. Tu są jakieś kołki. Tu nic nie widzę takiego ciekawego. Co bym na czym mógł zawieść oko. No, o, poza zombiakami. Aj, ładnie. Aj, kolejny. Ile tu ich jeszcze idzie? Jezu, jeszcze jeden, dobra. Ładnie zdjęty. A może tu coś będzie? Welcome. Tu też nie widzę, żeby coś było. Pewnie będę znowu miał problem z znalezieniem tej rączki. No cóż, to po prostu jej nie znajdę. Schweiger's plan was to head in through a side path in the forest. There should be a trail for you to follow. Tylko nie rozumiem, którą drogą zablokowana, że ta jest zablokowana? Czy jakie mam rozumieć, znaczy droga, bo dla mnie to w ogóle żadnej drogi nie było nawet przedtem. Ale tak czy jak widzę, że to trochę tutaj wszystko stoi, patrzcie na te korzenie. O, już idą zombie, dobra. To nie gadajmy tyle, tylko walczmy. Aj, myślałem, że będzie. Dobra, pek. Wow. Dobra, oddalam. Ech. Trochę się z nimi poklepiemy. Dobra, tobie zrobię to. Pek. Dobra, trochę ich tu już wychodzi, nie powiem. Dobra, przetestujmy ten boski granat. To co on robi? On leczy ich, czy co? Nie wiem. Nie ma tak. Najładnie, zrobione. Dobra, chodźmy tutaj. Sprawdźmy, co tutaj będzie. O, ej, komik znalazłem. Dobra. O, mamy jeszcze jakiś tam profit, pierwsze wydanie. Potem sobie przeczytam, co to robi. Ale dobra, tam są jeszcze jakieś domki, widzę. Dobra, to pobiegnijmy tutaj.
Co? Dobra. To było dość dziwne. Ale... no. Ej, czekaj, czy to nie było nawiedzone... Zabiję tego zombie, co się ta klapa teraz otwiera. A czy to może nie było... nie jest nawiązane do Evil Dead? Tam, gdzie tam była ta zamknięta podłoga i ta Elżbieta wychodziła z tej podłogi? Oczywiście, kto zna... kto wie, o co mi chodzi, to może zrozumieć. Ale dobra, lecimy dalej. Tu kamikadze? Gdzie? Łoć, ciul. Cała kromada. Dobra, rozprawiłem się chyba ze wszystkimi. O kurde, faktycznie to był tunel zawalony. Dobra, ten tu nie żyje. Tu nic takiego nie... do co zrobiłem, tylko komik. Jeszcze zestaw ulepszeń tu gdzieś musi być pewnie. A tutaj. O kurde, ile ich jest. Nie wiem. To mnie nie leczy. Nie wiem, co ten granat robi szczególnie. Co tu tak wybuchło? Aha, zombie skrzelił w skrzynkę obok mnie. Dobra, o, głowy zombie. A tu co będzie? O, wabiące, dobra, zajebiście. Tu też w tym domku nic nie widzę. Oj, oj, oj. Dobra, chodźmy dalej. A, czekaj. Dobra, zombieka zdeptałem. Dobra. Dobra, to biegiem dalej. Dobra, weźmy sobie karabin. Ładnie. O, załadujemy karabin. A tu co to? A. Dobra, popatrzmy, może gdzieś ta ręczka tu chodzi, albo nieważne. Jezu, ile tam jest tych uzbrojonych. Dobra. I co to było? Ej, to moje łąbrzyny. Kurde, myślałem, że będzie podwójnie strzał. Ej, czyli te zombie nie tylko mają karabiny i pistolety, to jeszcze mają też te strzelby. Tego to nie wiedziałem. A ciekawy smaczek. Tej rączki nie znajdę chyba. Za dużo tu, za duży teren. Boże, idę tuż od gunów i broni. Dobra. Dobra, zdepczmy się zombiaki. Dobra, może tu coś będzie leżało gdzieś. Tylko nie wiem gdzie. Czy też coś tu widzę takiego? Na półkach nie, tu nie. Dobra, idźmy dalej po prostu. W razie co to sobie powtórzę tą misję i poszukam dokładnie. Bo teraz to ja nie wiem, gdzie to może być. O, przegrupuj się w leśnej palisadzie. No już cię... Nie, o kurde. Jezu, ile tego jest. Myślę, że przez las. Może tu coś będzie takiego. Dobra, wejdźmy sobie tutaj. Dobra, nie ruszam. Spadaj stąd. A po drugie, chopcie, łapcie to. A tu co takiego może być? O, zwykły trzonkowa, dobra, to czekamy pomysł, co zrobić. Kabut! O, tu jeszcze idę nawet. Dobra. Tak sprawdzałem, żeby nie wstał, ale dobra. Czyli tu jeszcze idzie. Kurde, pudu, dobra. Dobra, czy coś tu jeszcze jest?
Dobra, chodźmy stąd. I poszukajmy. O, tu widzę skrzynkę z amunicją. O, to dobrze. Dobra. O, ale tej rączki to ja nie znajdę tak łatwo. Łe, ile tu głów jest. Kurde, be. O, ej, dokumenty znalazłem jakieś. Jeszcze teraz nie będę sprawdzał, nie chcę sprawdzać tych listów. Chyba widzę, że się zombiekom nudziło, czy tam widzę, że się ludziom nudziło, to zagrali z toporem w głowę. O, to też jest topor. Dobra. Chociaż znalazłem jedną rzecz. Dobra, biegnijmy dalej po prostu. Strzałka? O, strzałka na to. Skąd tu ich tylu jest? Dobra, to robimy tak. Pyk. Pyk. No i zabici. O, jeszcze ty. O, znowu tutaj ta lalka. Co jest? Co jest do diaska? I czy ty... Czy to był Hitler? Dobra, te lalki są trochę dziwne. Nie powiem. Teraz czekajcie, muszę... O, co mi spędzi? O, dobra. O. Jak będziemy mieć dość dużo subskrypcji na kanale, to może pokażę swoją twarz. Na razie gram bez. Dobra, tu są strzałki prowadzące nas jakby tam. Mroczny klimat. Dobra, dokument to jeszcze zestaw ulepszeń by się przydało znaleźć. Dobra, tu nic nie widzę takiego. O, wstają zombie. Dobra. Dobra, zabiję tych. Oła! Oła, 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 oła. O ty. Jeszcze plecy. Zjechaj. Dobra, a pieczęć krwi tam jest. Dobra, to jeszcze gdzieś ktoś żyje? Chyba ta. A może nie? Jezu, gdzieś tu jeszcze musi być zombie. Co to był za dźwięk? Nie wiem. Ej, nie ułoży mi się coś... O nie, tu jest zombie. Dobra, załatwię ci jednym prostym ciałem. O, i dobra, teraz się otworzyło. Dobra, otworzyła się brama. Dobra. To sobie już załaduję amunicję. Tu wezmę karabin. I chodźmy na... Albo dobra. Chodźmy przed siebie. Czekaj, a tu coś może być? Tu nic nie widzę nadal. Co jest? Ej, nie mów, że mi... Kurde, zombie ewoluują i... U kurde, na karabin siadł. Dobra. Ej, nie mów, że jestem za daleko. Dobra. Pyk. Piękny strzał będzie. Prosto w oko. No i super, dobra, teraz się trzeba załatwić tutaj z tymi tu, o. Pyk, 3 zombie na raz. Potrójne zabójstwo. Jak mówiłem. Dobra. Zdychać. Jeden. Dobra, teraz, dobra, mam pomysł, co zrobię jeszcze. O, właśnie to. O. Przeszedł ten strzał, ale nie zabił nikogo. O. Dobra. Tu zombie wstał, ale dobra, weźmy pistolet. Dobra. To by sobie to, o to zrobię. Pyk, pyk. Dobra, to chyba wszystkie potwory, jakie tu były. Dobra, biegnijmy dalej. Bo wyzwanie to jest pojemnikiem hydraulicznym.
the compound. No sign of Schweiger, though. Let's hope he and his men made it inside. Then you must follow. Schweiger and his team will be facing heavy resistance. The sooner you get there, the sooner you can give them some backup. Oh, a gun turret! Dobra, bierzesz działku i załatwię te zombiaki. Dobra, mam ten tu obrót. Dobra, spokojnie. Ja się teraz widzę, skupię, by... O, dwa ostatnie cele. Tu. A to są ostatnie zombie. O, i otwiera się kolejna pieczęć krwi. Dobra. Czyli możemy iść jakby dalej chyba. Dobra, to chodźmy, bo tu już nic nie widzę. Tam widzę koniec trasy. Dobra, to po prostu idźmy dalej. O, amunicja, pozbierajmy. Tutaj zobaczmy, co jest. Nie biorę tych włoskich granatów. A tu co to? O, komuś się... Ktoś się chciał głowę ugotować. Granaty zapalające. Ja tak nie użyłem tych zapalających. Poza tym chyba tu nic więcej nie ma. Dobra, to chodźmy dalej. O, chyba jesteśmy na wrakowisku. No dobra, to chodźmy. Co to? Nie gadaj! Nie! O kurde! Ty, pojazd bojowy. Co to kurde, to jest żywe? Nie. Cholery półgąsienicowy. Nie jest zombie półgąsienicowego. I to jest zombie półgąsienicowy? Jezu, to jest jakiś model transportera, tylko z działkiem chyba 20 mm. Dobra. I co tak do mnie strzela? Na pewno nie ten pojazd chyba. A będzie ten. A nie, to on do mnie strzela. I patrzcie, on w środku jest jakby z kości, jakby to był pojazd żywy. A po drugie, mamy zombie. O kurde. Dobra. Musimy jakoś ten pojazd tu dorwać. Tylko problemy też są zombie. A ten pojazd daleko odjechał i chyba... O, kolejny ładny strzał. O, jak mu łeb urwało. Dobra, to był dobry strzał. Muszę poczekać, aż ten pojazd przyjedzie do mnie. Bo tu jestem chyba najbardziej bezpieczny. Na ten moment. Dobra. Chwilę. Hop. Jezu, ile tego tu idzie? A ten pojazd gdzie jedzie? Ale nie trafiłem. Bo ja muszę celować w te płyty po bokach pewnie, bo tak podświetla je. Kurde, dobra. Wiecie co? Ja was zrobię tak. O, jedzie. O! O ty! Spadaj! Dobra, chowam się. Dobra, wiecie co? Podejdę pod ten chyba pojazd trochę. Bo on tu będzie wieki jechał. Dobra. Bo jeszcze ten pojazd wypluwa zombie, więc jest problem trochę. Dobra, wyjdźmy trochę. Muszę tak gdzieś do niego wyjść, ale się chować za coverami jednocześnie, bo jak mnie trafi, to mnie rozwali. Dobra. Łe, zauważył mnie. Dobra, chodźmy na jakąś pozycję. To może go tu gdzieś ustrzela, bo nie wiem, jak on jeździ. Dobra, raz dostał. Dobra. Tu jeszcze zombiaka trafiłem. Ciekawe, czy się da z tego karabinku go zdjąć. O kurde, idzie do nas gromada zombie. Dobra, muszę szybko dobiec tutaj. Bo on tu pewnie już zaraz będzie. Dobra, was tu trzeba załatwić na 100%. Dobra. On już tu jedzie. To się już tu przygotowuje gdzieś. Na niego. Kurde. O ty. Dobra, tu za czołg.
O Jezu, to nie był chyba dobry pomysł na razie. No bo on jedzie tu obok mnie. Tak, da się z tym. O, rozwaliłem trochę ją. Cholera, dobra. Robimy zabójstwo. Dobra. Dobra, biegniemy stąd, bo już trochę tu się przeciwnie zbierało. Kurde, jeszcze ci wstają z ziemi. Dobra. Dobra, gonimy ten pojazd. Bo nie będę stał w miejscu. Czekaj, tam jest jeszcze działko takie tutaj widzę. Ale ten dziewczyn... O, jestem obok tego pojazdu, dobra. Wszystkie zombie poszły gdzieś tam. On cały czas wyrzuca nowe. Dobra, my musimy jakoś wycwanić go tu. Dobra. Ej, tu jest gunner. Już nie. Ale tu jest kolejny. Dobra, już nie. O, jest zniszczone, zniszczone. Jest! Trafiłem w serce. No i po pojeździe. Dobra, trafiłem w niego. Jest. O kurde, dobra, chwilę pauza. Chwilę pauza, bo muszę sobie tu coś ustawić na o, mikrofonik, okej. Dobra, jest ustawione. Ale kurde, muszę chwilę odetchnąć. O matko. Ale ten pojazd miał serce. Ale już trafiłem, dobra, czyli takie pojazdy mogą się teraz pojawiać, chyba. Dobra, nie gadajmy tyle i róbmy coś. Dobra. Drzwi pancerne. Dupa. Pomysły, Bruno? Cześć, jak to brzmiało zadanie? Zabić przy pojemnik hydrauliczny. Może będzie w tych wrakach. To pewne, na pewno będzie. Ofiar artylerii. Weźmiemy sobie. Dobra. On nie kibocz się tak. Dobra, czekajcie, bo ja muszę tu ich pozałatwić trochę. A kurde. Nie jest do... Dobra, chodźmy najpierw do wraku, a potem będziemy ich jakoś mordować przy wraku. Dobra. Wiem, że mam zadanie, by ich pozabijać z pistoletu, ale... Bo... Kurde. Ale to trochę zejdzie, to spuszczanie. To wiesz, lepiej z jednego spuścić trochę, a potem tam zabijać ich już. Bo jeszcze się muszę uleczyć teraz. Dobra. O, ale to zanim to zrobimy. Widzę kamikaze. Łóż ty front, co? Ja ich jeszcze biegnie. Dobra. Ej, to, ej, te... Nie, nie trafiłem. Jezu, ile ich tu biegnie? O, już mogę wziąć pojemnik. Kurde. Czekaj. Dobra. Jeszcze więcej ich słyszę. Nie podchodź nawet. Jezu, ile ich tu biegnie? Kurde, mi się skończyła amunicja w pistolecie. Czekajcie, muszę załadować sobie. Dobra, zdepchmy te zwłoki. Nic nie było, kurde. Nie mam amunicji. Muszę się cofnąć. Dobra, się cofnę tutaj. Opuszczam, biorę amunicję.
Ładujmy pistolet. I chodźmy. O Boże, to jeszcze tam są dwa wraki, dobra. To chodźmy do tamtego wraku. Dobra, kij z tymi przedmiotami, z tym zestawem ulepszeniowym. Kurde. Ja mam zeza. Dobra. Ile już mam? 20 na 30. Dobra. Jeszcze będę miał jeszcze okazję pozabijać. Tylko szybciej odczyniliśmy ammo. Dobra. Spuszczamy, ile tego? Co jest? Skąd to? Dobra. Dobra, spuszcza trochę tego paliwa. Dobra, jeszcze trochę. Dobra, wybierzmy system podpalający. Ja się cofnę. Dobra, padli. Już gotowy jest zbiornik. Dobra. Kurde. Kurde, dobra. Walka wręcz. Kurde, bo ja... No nie, no. Której to strony? Kurde, ja teraz siedzę cicho, bo ja się skupiam. Kurde, za dużo tu ich jest. Dobra, ja się cofam. Jezu, jeszcze mam taki krytyczny stan HP. Ile? 24. Dobra, teraz postarajmy się ich trochę pozabijać. Dobra. O, punkt kontrolny. Dobra. Ilu? Jeszcze jeden i może mieć już wszystko, mogę mieć to w dupie wszystko. Jest, zrobione, dobra. Lecimy. Wsadzaj to paliwo, przeładowuj wszystko co mogę. Oczywiście, że elektryczny biorę. Nie, bez oficer. O, ładny strzał. A ten... Czej, a oficer? Zdychy, komanderze. Nie mam na ciebie czasu. O, generał samobójco. To jest generał, jeszcze tu może być generał samobójca? Myślałem, że tylko w trilogii był. No cóż, o kurde. Dobra, pyk. Ile? Oszlik. Ty, chłop mnie nie trafia nawet. Dobra. Zdejmijmy te zwłoki i weźmy amunicję i chodźmy z tym jak najszybciej. Chodźmy. Ja już omijam te zombiaki praktycznie mówiąc. O, zapisywanie profilu mam. Już tej rogi, tego zestawu lepszeń to nie, gdzieś tu niego nie znajdę. A nie, to jest skrzynka. A, już myślałem, dobra. Chodźmy. Kurde. Tam krytyczny już mam. Chyba się chowam, bo te zombiaki na coś trafiają. Przeceniłem te zombie. Dobra. Wsadzamy. Dobra, uzupełnię amunicję i... Kurde, bo ja nie wiem ile to jeszcze wytrzymam. Z tym ilością HP i w ogóle. Ale dobra, jeszcze możemy trochę pozabijać. Żeby mieć jakieś punkty. Dobra. Dobra, chodźmy do środka już. A to co to? Nie, jakiś znowu przeciwnik nowy się pojawia. Co tym razem? O cholera.
No już kurde. Teraz chyba najtrudniej, będą trochę uporczywić przeciwnicy teraz. Mamy opancerzonych. Ich można załatwić tymi strzałami, bo tych... Ale zobaczmy tym. O, wybuchy też im coś robią, dobra. A ten się czemu obrócił? Dobra, chodźcie. Cholera, jasna. O, pociągajmy im. Dobra, załadujmy. Bo te pancerniki teraz będą takie, że trzeba im te części pancerza zdejmować, żeby ich zabić. Cholera. Dobra. O, ciebie tak wejdę. Ale można też zrobić tak. O, też tak zrobić eliminację i oni też zdychają. Dobra, odsuń się. No niewiele to mu zrobiło. O, szkurde. Dobra, pistolet. No, ładnie. O, pieczęć krwi zerwana. Mam nadzieję, że to jeszcze nie, jeżeli to już pomału dobiega końca ten chapter. Bo nie chcę też mieć za długo tego filmu. Dobra, weźmy zapalające. Dobra, załadujmy co mogę. I popatrzmy, czy coś tutaj może znajdę jeszcze. Coś może tu jeszcze znajdę. Survival. O kurde. A biorę. Dobra, i jedziemy dalej. Dobra, czyli tu przejście. O, a tu widzę, że też czołg jest zniszczony. Dobra, chodźmy dalej, zobaczmy. Co tu będzie? O, już jest. O, już jest. No sign of the doc himself, I'm glad to say. We'll keep looking. Dobra, tu już mamy sejfa. Dobra, widzowie, no to wchodzimy do tego safe roomu. Dobra. Dobra. Rozdział ukończony. Ech, mało punktów, ale trudno. Zobaczmy. O. O, łowca się odblokowało. Ja sobie tą misję jeszcze powtórzę, żeby znaleźć zestaw ulepszeń i rękę zombie. Ale na razie wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. I jak jeszcze wracając tutaj do tematu misji. Jak widzicie, te Schweigera na razie jakoś nie znaleźliśmy jeszcze Schweigera, ale już mamy tutaj na pewno jeden nowy rodzaj zombiaków, który się będzie pojawiał. Teraz będą ci opancerzeni. Będą się teraz na pewno pojawiać. I pokonaliśmy zombie półgośniecowego. Kurde. Ale to jest jakby taki model, jaki chyba model jest jakiegoś tam transportowca, tylko z działem chyba taki, nie wiem, 15 mm albo 20, nie wiem. Ciężko mi stwierdzić. Ale coś w tym stylu, ale powiem jeszcze, że na pewno będzie chyba jeszcze kilka jakichś pojazdów takich hala zombie, ale widzieliście ten pojazd od środka, ten miał kości, normalnie żebra, jakby był żywy. I na pewno się będą pojawiać nie jeszcze takie pojazdy. Ale dobra, na ten moment wam dziękuję, mam nadzieję, że wam się podobało i zapraszam do oglądania kolejnych odcinków. Więc trzymajcie się, cześć!